Metamorfoza lamp. Dwie podstawy znalezione na starociach i kosiki dobrane odpowiednie marketowe, białe, dlatego że lampy będziemy malować. Podstawy na jednolity kolor, a klosze w technice ombre. Do dzieła! Kiedy podstawy schną, można zająć się kloszami. Technika ombre dekorowania pochodzi z francuskiego słowa ombre, czyli cień. Polega na łagodnych przejściach kolorystycznych barw lub jednej barwy. To bardzo modna w tej chwili metoda dekorowania. Bardzo delikatne tony powodują, że to wygląda troszeczkę jak akwarela. Dodaje lekkości i najładniej wygląda wnętrze, kiedy różne elementy namalowane w tej technice grają ze sobą, jak na przykład lampa i ściana, zasłona i ściana. Technika ombre bardzo prosta w wykonaniu, a najpiękniejsze jest w niej to, że nigdy nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy. Polega on na tym, że przy pomocy najlepiej takiego pędzelka gąbkowego nakładamy najpierw dużą ilość farby, a potem delikatnie w dół, tak jak tutaj zrobiłam w poziomie albo w pionie, rozrzedzamy wodą, tak żeby stworzyć efekt akwareli. Łączymy podstawę z kloszami. Po wysprejowaniu delikatnie przebija spod białej warstwy turkus i o to chodziło. Teraz piękne akwarelowe klosze. Łatwe w wykonaniu, piękny efekt. Oczywiście kolory możemy dobrać takie, żeby pasowały nam do wnętrza.